od baraży ze Szwecją. Uprzejmie informuję, że moje problemy z dykcją spowodowane są udarem mózgu i nie nadużywam sake. Witam serdecznie i zapraszam na politykę w szoferce. No, Grzesiu, szykuj się. Za tydzień szarańcza was porze. Ciekawe, co za szarańcza zażarła pieniądze z Amber Gold, z OFE, budowy dróg i z podatku VAT. Jak to szarańcza stocznie, kopalnie, posunki policji, szkoły, a nawet zasiłek do nieboszczyków. Co to za szarańcza pod lot? O to zapytajmy przy urnach wyborczych. Cezary Tomczyk zafundował kolejną stopę Trzaskowskiemu. Zupełnie jak z taśmą. Mieścił nagranie ze spontanicznym spacerem Trzaskowskiego i spotkaniami warszawiaków. Niestety okazuje się, że pan Cezary Tomczyk, czyli spontaniczny sympatyk na filmie, to w rzeczywistości poseł Platformy Obywatelskiej. Brawo, brawo Trzaskowski. Dobry panie kandydacie. Gdzie się ma zgłosić ktoś, kto odczuwa pociąg seksualny do dziecka? Ha? Pokażcie mi państwo, jak jest psychiatra sensowny, to może się może tam zgłosić. W związku z tym większość ludzi, która wykorzystuje dzieci do seksu, większość ludzi w kościele, która nadużywa dzieci, to nie są żadni pedofile, to są normalni mężczyźni, to są mężczyźni bądź kobiety, które mogłyby mieć normalne stosunki seksualne, tylko z racji bardzo kiepskiego wychowania. Przecież ci mężczyźni w trakcie wychowania i przygotowania do bycia księdzem naprawdę są narażeni na to, że się ich pozbawia umiejętności komunikowania, wchodzenia w relacje z drugim człowiekiem. Rozpacz bierze, że można publicznie pleść tak haniebne głupoty i nie zostać otoczony ostracyzmem. I w ogóle, że można mieć w jednym kraju tylu idiotów z profesorskimi tytułami. Tak do wyjaśnienia, ta pani Płatek to ta pani, która twierdzi, że w parach jednopłciowych rodzi się tyle samo, a nawet więcej dzieci niż dwupłciowych. No i czego się można po niej spodziewać? Tymczasem na jednej z ulic Brukseli. Zaraz, a nie miał jechać na białym koniu? A teraz przez bombowca B2, eskortowanego przez dwa F-35. Do klasy syna mojej znajomej przyszedł nowy kolega. Nowy mówi, że sobie nie radził w poprzedniej szkole, bo kazali mu napisać hymn pochwalny na Wałęsie, a on napisał, że Borek. Syn do mojej znajomej. Wreszcie jakieś kumaty. Siedzimy razem. Ludzie ją pytają, jak zmusiłaś twoje dziecko, żeby czytało zamiast grać na smartfonie? Odpowiedź jest prosta. Dzieci nas nie słuchają. One nas naśladują. Osobiście miałem podobną sytuację, z tym, że chodziło o narty. Zawsze jeździłem z tatą na narty. No i miałem takie drewniane narty. Bardzo niespecjalne, bardzo niespecjalne. A tata miał fajne, takie plastikowe, eleganckie, szybkie, zwinne narty. I na tych drewnianych się ciężko jeździło. I zawsze, kiedy pytałem taty, kiedy mi kupisz wreszcie takie porządne narty, to tata odpowiadał, jak się nauczysz jeździć? Naucz się jeździć najpierw na tych drewnianych, jak się przesiądziesz na te plastikowe,
to zaczniesz śmigać. I rzeczywiście tak się stało. W momencie, kiedy ja już jeździłem dosyć dobrze na tych drewnianych i przesiadłem, to mi kupił i przesiadłem się na te plastikowe, to była zmiana masakryczna wręcz. I dla mnie w komforcie jazdy i w mojej technice jazdy. Europosłanka Rzotun spudziła coś takiego. Piątek z mojej inicjatywy 30 europosłów wysłał apel do europosłanki Bieńkowskiej o wprowadzenie jednolitych ładowarek do przenośnych urządzeń elektrycznych. Tylko nasza komisarz może uporać się z tym wyzwaniem. Czas na jedną ładowarkę do smartfonów, tabletów, e-booków. Dobromir Sośnierz skomentował w swoim stylu. A w poniedziałek wszyscy będziemy jedykasze, też grymaszenia i wydziwienia, że każdy co innego. To ułatwi planowanie zaopatrzenia naszego forum wysokiego szczebla do spraw łańcucha dostaw żywności. Nie pozwolimy. Będą protesty. Chcemy kochać nasze ładowarki. Chcemy prawa do różnorodności końcówek. Końcówki, końcówki, końcówki. Jaśnie oświecona pani Rzotun zrobiła sobie selfie. I ktoś taki reprezentuje Polskę. Ach, ile ty masz lat, kobieto. Żal dupę ściska. Pan Olo potrafi zapamiętać i odtworzyć cudzy tekst. Dlatego pan Olo uważa się za intelektualistę. Pan Olo odsunie PiS od władzy, bo jeśli nie, nie będzie w stanie zapamiętać całego tekstu i nie będzie wiedział, przeciw komu powinien protestować i kogo od czego odsuwać. Niedługo te szczury i Łukasiewicze nawet seksmisję mi obrzydzą. Jego ekscelencja Dariusz Rosati apeluje. Nie dajcie się oszukać PiS-owi. To nie będą uczciwe wybory. Kandydaci PiS od rana do wieczora są w publicznej telewizji, jeżdżą służbowymi samochodami, są lansowani w kościołach, wspierają ich urzędy, policja, PAP. Ale jeśli się zmobilizujemy, to oni przegrają. Apeluję, idźmy na wybory. Jakoś sobie tę nadciągającą klęskę trzeba wytłumaczyć. Oczywiście, idźmy na wybory. Idźmy na wybory, wszyscy idźmy na wybory. Do tej pory wszystkie telewizje wspierały jedyną słuszną partię. Teraz jest odrobina równowagi. I tego nie możecie zdzierżyć. Obyście przegrali z Kretesem. Oby was zmiotła szarańcza z drzewa. Grzegorz Chetyna szansa szarańcza. Grzegorz Chetyna wczoraj posegregował ludzi. Na ludzi i na pisowską szarańczę. Nie mam pytań. Dokładnie jak ze Hitlera. I strząsnąć ze zdrowego drzewa naszego państwa pisowską szarańczę. Powinni uważać, bo któregoś dnia nasza cierpliwość się skończy. Wtedy żydostwo dostanie to, na co zasłużyło. Jeśli co chciałbym najbardziej usłyszeć? Jak Hanna Gronkiewicz-Waltz mówi: "Rozgonimy szarańczę!" Panie Wojciechu, mam rozumieć, Warszawa dla wszystkich, czyli Warszawa dla wszystkich złodziei z Platformy Obywatelskiej. No cóż, przykro to oglądać, bo Marekata lubiłem zawsze. No ale aktorzy, artyści zazwyczaj byli lewaccy, lewicujący. Jakoś się nie dziwi, ale no, po prostu przykro. Przykro patrzeć, jak ludzie, których się lubiło, opierają złodziei i oszustów. No cóż. Warszawa nie byle jaka. Warszawa dla wszystkich. Niski przelot F-15C. W związku z tym, że pojawiły się głosy, informacje o tym, że niby człowiek zatrzymany przez policję był policjantem, polska policja wyjaśnia. Jedyny status tego mężczyzny, pokazywanego na filmiku przed koordynatem policjantów, to zatrzymany i podejrzany.
Nie jest to żaden funkcjonariusz jakiejkolwiek służby, tajniak czy nawet kandydat do służby. Także kolejny fake news wyprodukowany zapewne przez zwolenników albo przez samą Czerską. Głosujcie na PiS i siedźcie cicho, bo inaczej przyjdzie te złe PO i... O kurde, czy... To chyba było inaczej. Przegląd serwisów informacyjnych. TVP Info. Jak PiS nie wygra wyborów, Polsko czeka apokalipsa. TVN24. Jeśli PiS nie wygra wybory, Polsko czeka apokalipsa. Polsat News. Tauron Zielona Góra wygra z Szarbudem, warto zagrać się w 8 lidze siatkówki. Dobrze, że nie mam telewizora. Jak wiemy, Polska przegrała z Włochami na Stadionie Śląskim 0-1, tracąc bramkę w doliczonym czasie. Nie popisał się portal sport.pl, pisząc na swoich łamach. Reprezentacja Polski zremisowała z Włochami 0-1 w trzecim meczu Ligi Narodów. To chyba najgorszy remis możliwy. Wiem, że jestem złośliwy, ale gdyby to Milik strzelał do Tupaka, raper miałby dziś 47 lat. Ostatnie życzenie? Niech strzela Milik. Pawuja, 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 umiesz tak, pawuja. O, nie wyszło. O kurwa, ale mi nie wyszło. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to subskrybuj mój kanał, daj lajka albo dislajka, to zostaw komentarz pod filmem. No i do następnego razu. Pa, pa.